Witam Państwa serdecznie. Mateusz Sala w dzisiejszym odcinku Naked Gruz od słynnego The Famous Gruz. Blended Malt Scotch Whisky. Finiszowana w beczkach po sherry. Albo starzona nawet. Ona jest chyba w całości starzona w beczkach po sherry. Jest to Macallan, więc... Tak, mamy tutaj odłam blendu Famous do Naked zrobiony w 2011 roku. Tylko on został zrobiony jako jeszcze wtedy po prostu blended scotch. W 2012 roku, zaraz rok później, na International World Spirit Competition oni dostali srebrny medal za ten blend. W 2017 roku Macallan zmienił ten blend na blended malt, czyli mamy tutaj w składzie tylko i wyłącznie single malt. Dlaczego Naked? Ponieważ oni używają beczek pierwszego wypełnienia, czyli są to beczki z sherry. Oczywiście, jak to w przypadku Macallana bywa, można myśleć, że to Gonzales Bayas. Także beczki z sherry od Gonzalesa Bayaza i tutaj mamy, i tu z etykiety by wynikało, że jest mieszany ten blend i dopiero po zmieszaniu właśnie beczkowany. Mamy tutaj Highland Park z Orkadów, wspaniały. Jedna z moich ulubionych jakichś takich wyspiarskich destylarni, albo ogólnie chyba nawet jedna z moich ulubionych destylarni. Mamy tutaj oczywiście Macallana. Mamy tutaj Glenrose. Glenrose i Glenturret jeszcze w tym blendzie. Czyli mamy południowo-wschodni Highland, mamy Speyside w postaci nowiutkiego warsztatu, nowiutkiej wytwórni Macallana. W tej nowiutkiej wytwórni Macallana, który niewątpliwie wziął można powiedzieć inspirację z pięknych winnic projektowanych przez starych architektów dookoła świata. Tak tutaj Macallan również zaprojektował cudo architektoniczne na swojej nowej destylarni. Czyli mamy Speyside i mamy też Orkady, czyli mamy kapkę whisky wyspiarskiej. Prezentuje się to niezwykle dobrze. Niezwykle ładna butelka. I tą niezwykle ładną butelką, co dziwniejsze, ja znalazłem w Biedronce. W Biedronce za 99 zł. Blended malt powoli w ogóle wśród firm staje się takim jakby tańszym single maltem, a niejednokrotnie ciekawszym, bo pozwalającym biegać pomiędzy destylarniami. Tutaj ta przebieżka pomiędzy samym Macallanem, a jakby dodaniem jakiejś torfowości i słoności samego Highlandu i jakiejś takiej bardziej tostowości i silniejszego tła w postaci jakiegoś lekkiego Highlandu klasycznego, nie takiego przeowocowanego gdzieś na tych wszystkich naszych beczkach. I w cenie 99 zł jestem podekscytowany. I jeszcze wykorzystanie, trochę nieprzyznawanie się do tego Famous Gruz, ale tutaj mamy jednak Naked, bardzo ładna butelka. Ale i nie zapominajmy, że w Szkocji samo Famous jest najpopularniejszą whisky typu blended. Na świecie 3 miliony sprzedanych butelek, także jest to ta wielka liga. No i siła marketingowa Macallana. Rodzynka na słodzie takim czystym, jęczmiennym, troszkę jakby takiej baby drożdżowej z rodzynkami. Tostowo, tak słodko, chlebowo, lekko jakby mineralnie, bardzo przyjemnie, bardzo czysto. Troszeczkę dębu. Dżem pomarańczowy, marmolada pomarańczowa, jak taka marmolada pomarańczowa z Wilkins & Sons. Troszkę cynamonu na tej słodkiej jakiejś babie drożdżowej.
chyba bezpośrednio skojarzenie ze świętami. Troszkę takiej jakby słodyczy figowej na tym wszystkim. Figa, drzewo, dąb, ta pomarańcza gdzieś zaraz wskakuje. Wanilia, cynamony. Troszkę to jest skomponowane, jakby nam tu ktoś chciał sprzedać bardzo przyjemną paczkę w tym wszystkim. Wręcz nieprzyzwoicie ciekawo, słodki, przyjazny nos. Troszeczkę na tej całej nucie jakby to gdzieś też w taką gorzkawość orzecha włoskiego nam uciekało, co daje nam takie wrażenie jakby małej takiej nieczystości, jakiejś takiej zatęchłej piwnicy, ale to gdzieś jest niesamowicie subtelne. To na tej nucie chyba jakiejś dębowo-beczkowej. Pięknie, figo, ta beczka sherry świeża nam daje gdzieś właśnie wrażenia figowo-cynamonowo, tostowo-jęczmienno, pomarańczowe. Usta mamy troszeczkę takie pierniczkowe. Troszeczkę pierniczkowe, troszeczkę jakby w taką moczoną w spirytusie petitkę, ciasteczko takie. Maślane ciasteczko i gdzieś bardzo delikatna dębina, na taka dębina cynamonowa można powiedzieć, na jakichś takich słodach, ciągnących się słodach jęczmiennych. Prostsze są te usta niż ten nos. Troszkę pieprznie. Troszkę pieprznie, troszkę ostrawo na tym spirytusie nam się to maluje. Na finiszu gdzieś nam się przejawia ta taka figowość, taka agresywna, charakterystyczna słodycz figowa. Gdzieś ta... Albo nawet takie super słodkie, jakby sztuczne dżemy wiśniowe. Bardzo jest tu słodko. Bardzo jest tu słodko, bardzo jest tu zabawowo. To jest taka whisky wieczorowo-opowieściowa. Bardzo sympatycznie. 99 zł. W tej cenie jest to niezwykle sympatyczny trunek. Robiony chyba tak, żeby atakować troszeczkę Monkey Shoulders. Monkey Shoulders, ale wydaje mi się, że jest to ciekawiej zrobione, szczerze mówiąc, niż sam Monkey Shoulders. Ale niewątpliwie, jest to ten sektor, jest to ten pomysł. Na przyjęcia, do knajpy jako jakiś taki lepszy napitek. Teraz jest coś takiego w tej pieprzowej ostrości na tej końcówce, na tej fidze. Gdzieś to ucieka nam w stronę takiej bardziej skórki pomarańczowej. Taka jakby ostrość skórki pomarańczowej. Jest taka chemiczna, jakby taki posmak delikatny. Chemiczność skórki pomarańczowej, ale nie tak słodko. Słodycz bardziej jednak tam gdzieś figowo nam się ciągnie. Właśnie tutaj ta słodycz gdzieś nam bardziej biega w owocowości. Niby jest tam gdzieś taka jakaś karmelowość, ta beczka gdzieś tam waniliowość, ale to wszystko jest raczej kryte. I dosyć ostro. Dosyć zabawnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania. Zachęcam do wybrania się do Biedronki i skosztowania tego. To jest naprawdę bardzo udany trunek. I ładnie zapakowany. Ładnie wszystko. Macallan. Co tu dużo mówić? Można powiedzieć, że za dużo beczki po sherry, no ale tak jak mówię, Macallan. Do zobaczenia w następnym odcinku na Krawędzi Szkła, gdzie będziemy pić kolejne polskie wino. Co tym razem? Jeszcze nie wiadomo. Ale jak Państwo zasubskrybują, to Państwo zobaczą. Do widzenia.